trzeci odcinek Wilczego Wyzwania. Bartosz Kamiński, a ze mną jest Joanna Patak. Cześć. W końcu odcinek numer 3. Pewnie już słyszałeś co nieco od swoich poprzedniczek o konkurencjach. Coś obiło mi się o uszy, coś widziałam, ich zmagania, także trochę wiem. A jak się pobudzasz do walki tak z rana? Z rana do walki? No tak jak teraz na przykład, mamy godzinę. No może to już nie jest rano, ale... Okej, dla mnie wystarczy kawa i dobre śniadanie. Tylko? Chyba tak. A starczy ci to na nasze pierwsze konkurencje? Zobaczymy. Tak więc przejdźmy do pierwszej konkurencji. Tak więc czas na pierwsze konkurencje. Serwis na cel. Za znaczek opale masz 5 punktów, za maty prostowanych na rogach masz 10 punktów. Jesteś w stanie to zrobić? Dasz radę? Staram się. Tak, damy radę? Damy radę. Jedziemy. 3 próby. Tutaj ze środka? Ze środka, ogólnie z 9 metra. Joanno, skup się. Ostatnia próba. 10 punktów. Był serwis na cel. Czas serwis na odległość. Za każdy metr zdobywasz punkt. Ok. Też na te 50 metrów? Siła razy ramię, spróbuję. Jedziemy. Tak, trochę pomyliłaś się chyba w obliczeniach. Nie macie takiej miarki. Jak to, nie? 50-metrowa jest tam. Ale nasza miarka pod tytułem Marek chyba się obija. 26. Zaczynam się jej bać, muszę jej nie podpaść, żeby nie dostać z liścia, bo wiem, że będzie mocny. Widzę. Tego się boję. Przejdźmy dalej. Podobno z paroma dziewczynami z Unii znałaś się już wcześniej. To prawda. Znałam się między innymi ze szkoły mistrzostwa sportowego, bądź występów reprezentacyjnych, bądź po prostu po drugiej stronie siatki miałyśmy okazję się poznać w innych drużynach. A jak wyglądała twoja droga do Unii? Moja droga do Unii? To była szybka, spontaniczna decyzja. Dostałam propozycję od naszego prezesa. Miałam 2 dni na decyzję i myślę, że to była dobra decyzja, szybka. Tyle. Nie wiem, co powiedzieć o tej drodze. Niewielu z Państwa wie, że Joanna ma za sobą występy w reprezentacji B. W kadrze B reprezentacji Polski. Zgadza się. Możesz coś powiedzieć o tym więcej? To była dla mnie super przygoda, ponieważ uczestniczyłam w meczach kadry B zaraz po zakończeniu sezonu juniorskiego i od razu to był skok na sezon seniorski, więc myślę, że to była fajna przygoda i duża szansa dla mnie, którą otrzymałam od trenera Bobika. Zobaczymy, jak to doświadczenie sprawi się w tych konkurencjach. Z nami jest oczywiście Angelika. Ona się przymyla, bo liczy na fory w swoim odcinku. Oczywiście ich nie dostanie. Nie potrzebuje. Zobaczymy. Ale teraz Paci. Dostajesz piłkę od Angeliki i musisz trafić do kosza. Jeśli trafisz w kosz, dostajesz 5 punktów. Jeśli trafisz do kosza, dostajesz 10 punktów. Jeśli trafię w Marka, to 20 i ode mnie dodatkowe 5 punktów, jak mu złamiesz okulary. Okej. Okay. Jedziemy. Zaraz ja dostanę od Angeliki, chcę się odsunąć. Ale nie bezpośrednio, tylko od podłogi, więc za delikatne trafienie w Marka dostaniesz 5 punktów dodatkowych. Plus 10 punktów do tego dostaniesz 15 punktów. Może być? Może być, super.
Było odbicie dołem, teraz na odbicie górą. Angelika. Po raz kolejny. Kamera mnie kocha. Mam pewne wątpliwości. Zagrywa do ciebie, a ty sposobem górnym do kosza. Jeśli trafisz do kosza, 10 punktów. Jeśli odbije się od kosza, masz 5 punktów. Okej, jasne. Jestem gotowa? Tak. Zapraszam. 5 punktów. Uśnięcie. Było uśnięcie. Było, 20. Uznajemy, że challenge można zrobić. Joanna Pacak za to dostaje 20 punktów. Asia, z tego co wiem, zdarza ci się rozmawiać sama ze sobą. Okej, zdarzyło mi się raz i to podczas wywiadu w Legionowi Legionowo, który sama sobie przeprowadziłam i sama odpowiadałam. Ciekawy, inny sposób na wywiad. Ale już nie masz takich problemów, bo teraz studiujesz. Tak, to prawda. Studiuję na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Public Relations i robię obecnie magisterię. Także jeśli byście spotkali wysokoblondwosą dziewczynę na kampusie, to pewnie jest Asia. A jak chcecie śledzić ją, to jest auto o numerach rejestracyjnych, których na pewno nie podamy, ale mogę zaprosić na następną konkurencję. Okej. Okay. Tyłem odbijasz sposobem dolnym do naszych celów. Mata za 5 punktów, kosz za 10. 3 próby. Gotowa? Gotowa. Zapraszam. Niewiele ci zabrakło, troszeczkę mocniej, ale... Minimalnie. Myślę, że gdybyśmy mieli challenge, to na pewno byśmy sprawdzili, ale myślę, że to 5 punktów tak minimalnie było. Czas na ostatnią konkurencję, chyba najtrudniejszą. Mamy tutaj szalik Unii Opole z 3 metra. Podrzucasz sobie piłkę, czy jak chcesz, plasem. Masz tu swoje cele. Mata za 5, do kosza za 10. Okej. Okay. Gotowa? Gotowa. Także zakrywamy ci oczy. Ja muszę chyba sobie jakiś podest kupić, czy co? Miałem drabinkę, ale nie mam drabinki. Ale myślę, że następne odcinki chyba sobie załatwię. Super zawiązany, teraz już nie ściągniesz. Podaję ci piłki. Zaraz bym dostał w twarz. Także lepiej jak ci podam. I lecimy. Powiem ci troszeczkę w prawo. Zdecydowanie w prawo. Teraz za mocno. Niestety 0 punktów za tą konkurencję. No niestety nie jestem NGPET. No nie masz przeczucia. To by było na tyle w trzecim odcinku. Asiu, mam nadzieję, że ci się podobały nasze konkurencje, nasze pytania. Było zabawnie powspominać, było zabawnie robić takie rzeczy dosyć niemożliwe. Okej. Okay. Będziesz opowiadać to swoim wnukom? Na pewno. To wszystko, dziękuję. Bartosz Kamiński i Joanna Pacak. Dzięki.